Czarne płachty na oknach, które miały zasłaniać widok z zewnątrz. Znaleziono tu aż 120 tysięcy gotowych paczek papierosów. Osoby, które tu się pojawiają, to właśnie prowadzący ją wcześniej ludzie, którzy wyszli teraz po 5-letnich wyrokach. A ja słyszę silnik gdzieś z tamtej strony. Tutaj jestem idealnie na wprost wejścia. Spróbuję schować się w krzaki. Dobry dzionek. Ja jestem Żądny Przygód i właśnie zbliżam się do obiektu, który chciałbym dzisiaj zwiedzić. Już go tutaj widać w krzakach. Jest to dawna, opuszczona, nielegalna fabryka papierosów. No i właśnie, jak widzicie, dookoła całkowite pustkowie, a ja mam informację, że ktoś tu się kręci. I bardzo nie chciałbym się z tym kimś zderzyć. Biała furgonetka. Numery rejestracyjne z drugiego końca Polski. Możliwe, że są to osoby, które prowadziły kiedyś tę fabrykę, a teraz wyszły już na wolność po wyrokach. Szansa, że spotkam te osoby, będąc tutaj w przypadkowy dzień, akurat w momencie, kiedy oni też by tutaj byli, jest bardzo mała. Natomiast wciąż są to osoby, z którymi wolałbym nie mieć do czynienia. Miejsce wygląda na całkiem zarośnięte. Natomiast tutaj widać świeże ślady opon. Nie wiem. Tutaj jest główne wejście. Tak więc zobaczymy, czy coś tutaj zastanę. Nie widzę nikogo. Nie widzę też żadnych tabliczek zakazu wstępu, żadnych kamer, alarmów, czujek. Może jesteśmy bezpieczni. W razie czego pod ręką mam gaz pieprzowy. Natomiast gdzieś stamtąd, skąd przyszedłem, z tych pól od najbliższych domów mieszkalnych, niosą się głosy ludzkie, zbliżające się tu coraz bardziej. Zobaczymy, czy tu dotrą. Na razie mamy pierwszy budynek. Wydaje się być ruiną. Zobaczymy, co się kryje w środku. Z tym, że najpierw będę musiał sięgnąć po panel LED-owy. Mamy światło. Tutaj rzeczywiście kompletna ruina, rudera. Kanapa, materace i ściany, które, jak widzicie, były specjalnie wyłożone na świeżo płytą gipsową. Tak samo sufit podwieszany. W tego typu miejscach zdarza się, że pracownicy mieszkają na terenie obiektu, tak aby jak najmniej osób wchodziło do niego, wychodziło z powrotem, żeby po prostu nie rzucać się w oczy i żeby policja miała mniejszą szansę nakryć nielegalną produkcję. O tej produkcji samej w sobie też zresztą wam jeszcze opowiem. Trochę więcej szczegółów, trochę więcej historii. Tylko najpierw chcę zorientować się w przestrzeni tego obiektu. Tak naprawdę
To, że niektóre pomieszczenia tutaj, niektóre całe budynki na tym obszarze będą wyglądały słabo. Wiąże się kwestia tego, że czasami nielegalne fabryki w Polsce, przynajmniej te, o których czytałem w internecie, zakładane są w już opuszczonych obiektach, w już opuszczonych budynkach, dzięki czemu są lepiej ukryte. A tutaj już widzę powtarzający się schemat. Czarne. O. Czarne płachty na oknach, które miały zasłaniać widok z zewnątrz. Tak, aby nikt nie podpatrzył, co tutaj się dzieje. Stamtąd słyszę jakiś głos. Mam nadzieję, że to tylko woda kapiąca z sufitu. Tu. Tak, to woda spada na jedną z tych czarnych folii. W tym budynku nie widzę pozostałości po produkcji, tak więc kieruję się do kolejnego. A przechodząc do historii tego miejsca, no to nie wiem niestety, jak długo ta fabryka funkcjonowała. Wiem jedynie, że zamknięto ją nieco ponad 5 lat temu. I właśnie dlatego możliwe jest, że osoby, które tu się pojawiają, to właśnie prowadzący ją wcześniej ludzie, którzy wyszli teraz właśnie po 5-letnich wyrokach, które im groziły. Jakie finalnie wyroki otrzymali, nie udało mi się nigdzie wyczytać. Natomiast wiem, że groziły im właśnie wyroki 5-letnie. A tu ślady po pożarze, leki, śmieci, ciuchy. Być może z rabunku, być może wyrzucone tutaj po prostu jako śmieci. Być może użyte jako rozpałka do podpalenia budynku z jakiegoś powodu. Na razie ruina. Tutaj deszcz bębni o dach. No i znowu, te pomieszczenia wyglądają, jakby były swego czasu wykończone na świeżo, zagospodarowane z dawnego, opuszczonego przedsiębiorstwa, które kiedyś się tu znajdowało. Spójrzcie, to chyba prysznice? Czy się mylę? Tak to wygląda. I jak widać, również były obłożone świeżymi płytkami, które ktoś w międzyczasie ukradł. Czyli rzeczywiście pracownicy tego miejsca mogli tutaj mieszkać na stałe. Pewnie nawet miesiącami. Przy czym nawet jeżeli w tym momencie z pozostałości niewiele zostało, to wiemy, że fabryka ta operowała na naprawdę dużą skalę. To wygląda jak pomieszczenie, w którym mogły pracować maszyny. Stanowczo jest nie tylko obite świeżymi płytami, ale również wygłuszone, tak aby dźwięk maszyn nie niósł się na zewnątrz. No i właśnie, maszyn była tutaj masa. A w momencie, kiedy grupa wpadła w ręce policji, to znaleziono tu aż 120 tysięcy gotowych paczek papierosów. Łącznie
2,5 miliona sztuk szlugów o wartości blisko 2 milionów złotych. Tu jakieś ciekawe pomieszczenie. Być może kryjówka, schowek? A być może bardziej jakieś pomieszczenie z bojlerami na wodę. Nie wiem. Grupa, o której wam opowiadam, składała się z kilkunastu osób, Polaków i osób z zagranicy. Przy czym to właśnie Polacy mieli tym miejscem zarządzać. Mieli być szefami całej operacji. Tutaj drut kolczasty w oknach. Dodatkowe zabezpieczenia. I w tej hali dźwięk się strasznie niesie. Tak więc kieruję się dalej. Na tym placu spodziewałbym się właśnie furgonetki czy innego pojazdu. Na ten moment rzeczywiście go nie widzę. Ta hala również niestety wydaje się być całkowicie pusta. Jak widzicie, obiekt jest całkiem spory. No i niecały był wykorzystany do produkcji, więc być może w tych osobnych halach po tej stronie terenu znajdziemy coś ciekawszego. No i właśnie, w kwestii historii jeszcze. Miejsce to prowadziło produkcję wyrobów tytoniowych, nie tylko papierosów zresztą, jeśli się nie mylę, nielegalnie. Oznaczało to, że nie posiadali odpowiednich zezwoleń, nie byli wpisani na odpowiednie listy państwowe, a przez to nie odprowadzali również podatków czy akcyzy. I na tym trzepali tak naprawdę największy szmal. Straty dla państwa wynosiły 2,5 miliona złotych, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę jedynie materiały tutaj znalezione, a nie te sprzedane już wcześniej. A tu napisy, ostrożnie, substancje wybuchowe, butle z tlenem i acetylenem, i nie ma to żadnego związku z produkcją papierosów w tym miejscu. To są właśnie tablice, które pozostały tutaj po poprzedniej działalności, po poprzedniej firmie, która się tu znajdowała przed laty. A ja słyszę silnik gdzieś z tamtej strony. Tutaj jestem idealnie na wprost wejścia. Spróbuję schować się w krzaki przy okazji. Dalej badając kolejne budynki. Dźwięk ten nie pochodził jakoś z bliskiej odległości. Natomiast teraz już go nie słyszę. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Tutaj misja: nie wpaść do wody. Dobrze. Zobaczmy, co dalej. Wydeptana ścieżka. Miejsce nie wygląda, jak gdyby ktoś go pilnował. Wydaje się doszczętnie opuszczone. Natomiast, tak jak mówiłem, jego użytkownicy, bo raczej nie właściciele, nie interesowali się nim przez ostatnie parę lat, bo nie mieli takiej możliwości. Tutaj kompletna ruina, pusto. Pozostaje mi w takim razie sprawdzić chyba ostatni budynek przy samym wejściu na teren, który minęliśmy na początku. Być może dwa budynki, jeżeli jakiś tam przegapiłem.
Oho. Samochód. 100%. Słyszycie? Nie wiem, czy nie wjechał na ten plac pomiędzy budynkami. Tym razem rzeczywiście był dużo bliżej. Mimo wszystko nie chciałbym odpuszczać. Kurczę. Nie ma tutaj kamer. Nikt mnie nie wyczaił. Nie wiem też do końca, czego miałby ktoś tutaj pilnować. Ale jednak stresik jest, bo stanowczo coś słyszałem. O! Tak. Coś tam jeździ. Z tym, że chyba nadal przed terenem, nie na placu. Być może są to też kolejne przypadkowe osoby, takie jak ja, niepowiązane ze sprawą. I najpewniej spinam się bez powodu. Mam olbrzymią nadzieję, że spinam się bez powodu. A do zwiedzenia pozostał nam chyba ostatni budynek. I zamierzam zaryzykować. Muszę zaryzykować przynajmniej dlatego, że nie opowiedziałem wam jeszcze, w jaki sposób ta grupa wpadła w ręce policji. W ręce tak naprawdę CBŚ, Centralnego Biura Śledczego, które prowadziło tę sprawę, tę akcję, z pomocą prawie setki policjantów. Tak więc sprawa spora. No i właśnie, jak doszło do tego, że udało się złapać ludzi, którzy zarządzali tym miejscem? Pokłócili się oni wewnętrznie, między sobą. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. I część osób skierowała się do magazynu, w którym przechowywali oni już gotowe papierosy, tytoń, aby te właśnie gotowe już efekty produkcji ukraść i przywłaszczyć dla siebie, nie oddając części swoim kolegom z grupy. Tutaj jeszcze w ramach ciekawostki zamalowane okna. Znowu, jak widzicie, zabezpieczone przed niepożądanym wzrokiem i Maryjka plastikowa. No a jak to było z tą kradzieżą? Otóż magazyn, w którym te gotowe produkty były przechowywane, znajdował się w innym miejscu, nie tutaj. Duży kawałek tak naprawdę od tej lokalizacji. I kiedy część członków grupy włamała się tam, to zostali po prostu zgarnięci przez policję na gorącym uczynku przy włamaniu. Lipa. A ponieważ kradli nielegalnie wyprodukowane papierosy, bez naklejek akcyzy, bez oznaczeń odpowiednich rządowych, państwowych, no to policja szybko zorientowała się, że dzieje się tutaj coś grubszego i zaczęła drążyć temat. Członkowie grupy, którzy zostali złapani podczas kradzieży, najpewniej, choć pewności nie mam, wysypali swoich znajomych. Być może policja dotarła w jakiś inny sposób do tej lokalizacji, a być może rzeczywiście ktoś ze Żarmakowiec na komisariacie. Może to głupio zabrzmi,
ale nie chcę rzucać fałszywych oskarżeń przeciwko dawnym właścicielom, pracownikom tego zakładu. Wolę nie ryzykować. I niestety mam wrażenie, że obszedłem całość. Rozglądam się jeszcze za tym samochodem. Czy źle mówię? Nie. Tam byliśmy. Tam też, tutaj. A od tego budynku zaczynaliśmy nasze zwiedzanie. Czyli wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to już koniec eksploracji. A ja słyszę z tamtej strony psy szczekające. Szczekanie psów. Być może to ludzie na spacerze, ale wolę nie ryzykować. Tak więc kieruję się do wyjścia. Nikogo nie widzę. Żadnej fury również. Ale psy są wyraźnie jeszcze słyszalne. Dobra. Oddalam się. Idę w przeciwnym kierunku niż ten, z którego przyszedłem. Nagrywać kolejne urbeksy na przestrzeni następnych 2 dni. I w takim razie mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Rzeczywiście spodziewałem się, że w środku może zachowa się więcej pozostałości po prowadzonej tu produkcji. Jednak cóż, zawiodłem się, ale nie żałuję, bo miejscówka, szczególnie przy tej pogodzie, na pewno klimatyczna. No i sama jej historia robi tu robotę. Nic, kończę i zapraszam do subskrypcji, łapek w górę, czegokolwiek, co tam chcecie, dobrze wiecie. A ja po prostu mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.